Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, musiałem zabrać głos, dlatego że pani przewodnicząca na początku swojego wystąpienia wystąpiła z taką piękną planszą, na której pokazała, jaki według niej jest, czy był w tamtym momencie dług publiczny. Na poziomie 839 miliardów 808 milionów złotych. I powiedziała, że jak skończy pracę, jak skończy wystąpienie, to ten dług będzie, jeśli dobrze pamiętam, o pół miliona wyższy. No tak, 150 milionów. Tak, nie, bo były. Dwie liczby były. Na początku było 150 milionów w ciągu tego, no relatywnie krótkiego, jak na panią przewodniczącą wystąpienia, a potem pod koniec mówiła o pół miliona większy. No tak niestety się składa, że pani przewodnicząca wybrała naprawdę niefortunny moment na to swoje wystąpienie. Naprawdę niefortunny moment, bo właśnie dzisiaj między 11 godziną i 12 odbywa się wykup obligacji Skarbu Państwa na 14 miliardów 300 milionów złotych. I wobec tego dług publiczny, który przed jej wystąpieniem stanowił 826 miliardów złotych, po jej wystąpieniu spadł o 14, do 12 spadnie o 14 miliardów 300 milionów złotych. Oczywiście takie zmiany mają miejsce od czasu do czasu. Następują wykupy, rzadko aby były na taką skalę. Ale to, co jest może ważniejsze, no, po prostu to pokazuje jednak, że ten licznik długu, który często jest cytowany, po prostu tak nie wygląda, nie działa jak powinien działać. I zresztą jestem bardzo ciekaw i mam pytanie do dziennikarzy, którzy są dzisiaj tutaj obecni, na ile, czy sprawdzili, czy w ciągu tej godziny, kiedy dług publiczny Polski spadł o 14 miliardów 300 milionów złotych, czy w ciągu tego okresu licznik długu na rondzie pokazał także spadek długu. Ale to, co jest może ważniejsze, jest, że według danych, które przedstawił Eurostat wczoraj, Polska należy do 6 krajów, w których relacja długu publicznego do PKB w pierwszym kwartale tego roku spadła. Pozostałe kraje to Grecja i Węgry, których nie powinniśmy uwzględniać, bo w przypadku Węgier była redukcja długu, oficjalnie uzgodniona z wierzycielami. W przypadku Węgier była nacjonalizacja, efektywna nacjonalizacja OFE, która przejściowo dała obniżenie długu publicznego. Ale pozostałe kraje, którym naprawdę spadła relacja długu do PKB, to Dania, Szwecja, Finlandia i Polska. I to oczywiście nie ma nic do czynienia z jakimikolwiek przejściowymi wykupami obligacji czy innymi działaniami, tylko jest początek trendu na pewno ustabilizowania długu i mamy nadzieję, że także dalszego obniżenia w tym roku. Państwo dobrze wiecie, że tak powinno być według naszych przewidywań. Jeśli chodzi o ogólny ton tego i przekaz tego, co pani przewodnicząca powiedziała, to
powiem po prostu tak. Byłoby to naprawdę przekonywujące wystąpienie. I naprawdę w pewnym sensie może wartościowe. Gdyby przeciętne tempo wzrostu w Europie w dzisiejszych czasach i także w 2011 roku stanowiło w granicach między 3 a 4% PKB i gdyby wobec tego Polska była tak, krajem, który się rozwija mniej więcej tak jak inne kraje Europy. Tymczasem faktem jest, że Europa od kilku lat, a strefa euro od 2 lat, jest pogrążona w gigantycznym kryzysie. I to na tym tle należy zobaczyć to, co się dzieje, to, co udało nam osiągnąć w Polsce, która miała najlepszy, najwyższy wzrost gospodarczy w latach 2008-2011. Drugi najwyższy wzrost zatrudnienia w latach 2008-2011 i która miała czwarty najniższy wzrost relacji długu do PKB, jeżeli wykluczymy z tych obliczeń Węgier, także w tym okresie. I abstrahując, jak to robi pani przewodnicząca i PiS, od sytuacji gospodarki światowej i europejskiej, jest bardzo ciekawym takim ćwiczeniem akademickim, które miałoby sens jako ćwiczenie akademickie, gdyby temu nie towarzyszyły te emocje, które ewidentnie temu towarzyszą. Jest kompletną fikcją udawać, że w Europie dzisiejszej, pogrążonej od 4 lat w kryzysie, można prowadzić politykę taką, jaką można by prowadzić, gdyby Europa szybko i dynamicznie się rozwijała. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, w jakim świecie zupełnie fantastycznym i księżycowym żyje główna partia opozycyjna. Dziękuję.